prosty. Zresztą rozmawialiśmy o tym, ale ja mogę powiedzieć to w czasie publiczności. Według Sztreka najważniejszym przesiedleniem paradygmatycznym, które dokonał się u Freirego, to było przejście od paradygmatu emancypacji do paradygmatu hegemonii. Tak? Ale o co chodzi? Włos się jeży na głowie, że emancypacja już nie tylko hegemonia. To wszystko się wydarzyło w latach, na przełomie 70. i 80. 79. rok wprowadzona zostaje amnestia, Freire wraca do Brazylii, w 80. roku powołany zostaje Partido dos Trabalhadores i oni bardzo, bardzo długo dochodzą do władzy, ale dochodzą do władzy. W 2003 roku przejmują władzę, czy długim, i zaczynają prowadzić, zaczynają robić to, co chcą robić. Freire oczywiście już wtedy nie żyje. Ale jak to wygląda? To jest tak, mają koncepcję interwencji, tak? I ta interwencja ma być raz interwencją edukacyjną. Tam pojawiają się takie określenia jak rozbudzenie potencjałów, tak? Pobudzenie ludzi do zmiany. No i najważniejsze, ta interwencja edukacyjna ma budzić nadzieję, że inna rzeczywistość jest możliwa. Tak? O jakiej rzeczywistości jest mowa? O takiej rzeczywistości, w której możliwa jest interwencja polityczna w ekonomię. Czyli tutaj mamy... Realne. Tak, tak. Oni lubują się w pojęciu polityki publicznej. Te polityki publiczne robią, tak? I przykładem polityki publicznej jest ten program Bolsa Familia. Ale z drugiej strony jest bardzo mocno oświeceniowy, bo trzeba szczepić dziecko, jak ktoś jest przeciwnikiem szczepionek, no to wtedy ma kłopot, tak? No i tak dalej. Czyli tak, inna ekonomia jest możliwa, jest możliwa inna ekonomizacja pracy. I teraz powiem coś srogiego. No w PRL-u była inna ekonomizacja pracy, ale nie znaczy, że była dobra. Tak? Czyli mówiąc krótko, no, to robotnicy pracujący na akord albo szwaczki, których los między innymi Wasilewska, ta komunistka, Boże, jak ona miała? Anna? Wanda. Wanda Wasilewska ubolewa nad losem szwaczek przed 1939 rokiem. A po 45 już nie bardzo ubolewa, no, a jednak sytuacja się zmieniła niewiele. No i tutaj tego rodzaju problemy mamy, tak? Ale co pan chce przedstawić, że każda ekonomizacja... Nie, każda ekonomizacja nie... Ale to jest... Ale mam wrażenie, że trudno jest mi sobie wyobrazić, żeby tendencje mogły być gorsze niż są w tej chwili. I teraz tak, zgodnie z badaniami Piketty'ego, poziom życia robotników zaczyna się poprawiać dopiero w siódmej dekadzie wieku XIX. Czyli mówiąc krótko, robotnik wcześniej żyje na takim poziomie, na jakim żyje chłop w przedrewolucyjnej Francji. Tak? I teraz pojawia się pytanie, czy ten wzrost wynagrodzeń, kto zasługuje. Zgodzę się, że może i ruchy socjalistyczne, i związki zawodowe. Ale pomimo, że rośnie stopa życia robotników od mniej więcej 1870 roku, to tak czy inaczej, kumulacja kapitałów swoje apogeum osiąga w 1914 roku, czyli tuż przed I wojną światową. I potem następuje wyrównanie różnic, no nie spowodowane przez związki zawodowe i partie polityczne, tylko przez wojnę. Tak? Potem znowu jest odbicie, znaczy jest więcej kapitałów zakumulowanych, różnice rosną. Potem kryzys w 1928 roku znowu wyrównuje. I potem znowu się trochę poprawia i poprawia, kapitalistów się poprawia oczywiście, tak? I w 1939 wybucha wojna i od 1945 roku różnego rodzaju państwa sztucznie z typu Wielka Brytania sterują inflacją i doprowadzają do eutanazji rentierów i nie trzeba spłacać tych kredytów, które państwo pobrało od tych bogatych ludzi. I w dodatku rozwój przemysłu powoduje, że mamy gospodarka rośnie, kwitnie, tak, po tej wojnie. I tak mniej więcej do końca lat 70. I potem jest jakieś przestawienie zwrotnicy ideologicznej, tak? Nie wiem dlaczego, i pewnie nie wszyscy ogarniają, dlaczego Stany Zjednoczone wycofały się z podatków konfiskacyjnych. We Francji rozpoczęto prywatyzację części przedsiębiorstw, chociaż jednak Francja uchodzi za państwo, w którym jest bardzo dużo kapitału państwowego. Ma pan na 80 lat. Tak. A wreszcie świata, no to znaczy blok wschodni po 89 roku odstępuje od tamtej polityki socjalnej. I teraz tendencja jest taka, że zbliżamy się do takiej akumulacji kapitału jak przed I wojną światową. No to tendencja jest fatalna i może być tylko lepiej, a nie gorzej. Tak? Pojawia się pytanie, co dalej. No.
I Piketty podpowiada, no, że renesans państwa socjalnego i podatek światowy. Z nim by się pewnie zgodził Giroux, z nim by się nie zgodził Freire, a Freiryści i chociażby McLaren, bo oni są ostrzejsi w wypowiedziach. Na pewno McLaren by się nie zgodził, bo to pedagogika rewolucji, bo kapitalizm jest jako taki zły. Tak? Mi się trudno ustosunkować. Zastanawiam się, czy można mówić o deekonomizacji pracy. Sądzę, że nie. Nie można mówić wtedy, kiedy mamy szerokie pojęcie ekonomii, ale możemy ewentualnie mówić o demerkantylizacji. Takiego pojęcia używa Ladislaw Dowbor. Tak? I mówi, że gospodarka będzie gospodarką popytu, jeżeli rynek to rynek popytu, skoncentrowany na tych elementarnych potrzebach, które ludzie mają, a nie na to, żeby mieć samochód, który kosztuje 3 mieszkania. Więc trzeba by mówić o ekonomizacjach pracy. Tak, w tym układzie tak. W tym układzie dobrze, tak. No dobrze, dzięki. A jeżeli chodzi o to pierwsze pytanie, jakaś tam analiza została zrobiona? Nie, jak sam pan to... Ale pani profesor, z wiadomych przyczyn mam dystans, to znaczy dystans i niechęć do tego dorobku w tej chwili. No to ale ciężko mi jest... To pan ma, a ja na przykład jestem entuzjastką, więc proszę mi odpowiedzieć. No nie wiem, no wydaje mi się, że korzystając z pojęć freirowskich, edukacja ludowa w obszarze pracy i praw pracowniczych. Aha, to w tą stronę powinno się, jeżeli chodzi o praktyczny wymiar, to w tą stronę się to powinno rozwijać, tak? Żeby odzyskać sprawstwo w przestrzeni ekonomicznej, bo polska gospodarka, jak to mówi młodzież, jest pełna Januszy polskiego biznesu i to nigdy dobrze nie wróży. I wcale nie jest tak, że polski pracodawca jest lepszy od zagranicznego, bo w zagranicznym korpo to chociaż częściej jest kultura pracy i szanowanie pracownika niż u polskiego pracodawcy. Tak? Czyli puenta przywrócić pojęcie, przywrócić filozofię Marksa do humanistyki, szczególnie do pedagogiki, ale na pewno do pedagogiki pracy, to raz. Dwa, gdzieś tam trzeba się zmierzyć z pojęciem klasy społecznej na nowo, bo ono zniknęło. Trzy, myśleć w kategoriach teorii interesów. I wtedy nie mamy wyjścia, mamy wyjście, możemy być zaangażowani, staje się to ewidentne, albo po której stronie w walce klas. No. Czyli puentuje się to w kierunku określonego typu rozwiązań praktyczno-społecznych. Tak, tak. Dzięki. Tak. Czyli jednak nadbudowa. Nie, baza. No nie. Tak, 42 za, a potem nadbudowa. Nie, no edukacja budowa w kierunku praw pracowniczych. To jest edukacja, nie nadbudowa, no ale siedzimy w nadbudowie, no to wiesz, no to... No nie, no to jest inne rozwiązanie. To jest tak, że... Żyżek coś takiego powiedział, że zgodnie z koncepcją Marksa wszystko można wyjaśnić z punktu widzenia determinacji ekonomicznej. Poza samą pracą, którą można wyjaśnić jedynie w kategoriach walki klas, bo tam mam do czynienia ze sporem politycznym. Tak? Czyli i tak i nie. No, i tak i nie na tej zasadzie. Bo to, wiesz, myślę baza, mówię nadbudowa i tak dalej. No, ja mam milion pytań, ale jedno z nich dotyczy właśnie tej sprawy, czyli jak ta analiza ma się do tych hipotez, które od jakiegoś czasu się pojawiają na polskim gruncie, powiedziałbym, myślenia o Polsce w ogóle i o jej tożsamości, mianowicie tych hipotez dotyczących długiego trwania bulwarcznego kodu kulturowego jako typu ekonomizacji pracy. Ekonomizacji, tak, jest. I jako właśnie, no tego, o czym właściwie, co ci wyszło z badań, w dużej mierze to jest coś, co można znaleźć w analizach Gryniewicza, Czasowy czy Ledera. Nie, to jest to, o czym ty mówiłeś, horror pracy, wszystkie fantazmaty, ale także chyba jakby to powiedzieć, no tą hierarchiczność, która na każdym z tych poziomów, które żeś tam badał, ona występowała i ona jest zawsze związana z różnicą pomiędzy wiedzącym i niewiedzącym. Czy to jest nauczyciel i uczeń, czy szef i podwładny, to zawsze on ma charakter, ten, który jest niżej w hierarchii, jest po prostu ignorantem. I dlatego jest niżej w hierarchii i zawsze będzie. I dlatego też czyścić i tak dalej, zawsze to jest odwlekanie w nieskończoność, to cała jest patologia, to po prostu mi się fajnie spina.
ale ze stricte kulturalistyczną hipotezą. To jakby ten bonus, ja naprawdę nie wiem, po co ci on. Ale co? No po co ci on? Ja go tu nie widzę w tych badaniach. Ale jeszcze jest kto? Bonus. A. Po co ci to? No. Ale ty tu mieszasz w nadbudowie. Kurczę, no wiesz, Bols z Jinxem. Kiedy to mogło być? 70 lat. Ja wiem, ale zastanawiam się, kiedy ja mogę się zetknąć z Bolsem i Jinxem? Na pewno w szkodarkach, albo na wykładach, albo na seminarium. Dawno temu. Dawno temu. I wiesz, i ja jako osoba o przekonaniach takie, jakie mam, to dla mnie było nową, że można wprost w taki sposób pisać o systemie edukacji. Dobrze, ja to rozumiem. No, ale to pytanie jest... zostaje. To znaczy, jak się to ma do wyników twoich badań? Gdzie on tu pracuje? To mam, wiesz, generalnie mamy tą zasadę korespondencji, tak? Czyli nie tylko ta zasada korespondencji dotyczy twardych rzeczy, tak? W cudzysłowie, tak? W jaki sposób ukształtowana jest szkoła, znaczy szkoła, jak są rozstawione ławki i tak dalej, i tak dalej. I jakie są relacje pomiędzy nauczycielem i uczniem. Ale także musi dotyczyć kwestii bardziej efemerycznych, takich jak język. Tak? I w tym sensie jakby jest ta zasada korespondencji także w języku. To wszystko. Nie wiem, czy cię to zadowala. Nie. Okej. Muszę o tym pomyśleć. Może dlatego, że jestem zmęczony, a kurczę, tego Bolsa i Jinxa już wydaliłem. Także... Wydaliłeś? Tak. No dobrze, tak. Okej. Okay. To być może dlatego rzeczywiście on się tak nie pojawił w tym, co opowiadałeś. Oprócz tego, że eksplicity się pojawił. Jarek miał pytanie. No to jest malutkie pytanie właściwie. Ono jest spowodowane moją dyskusją z moją żoną na temat pewnego fragmentu twojej pracy, a konkretnie na temat... Mam nadzieję, że się nie pokłóciliście. No trochę tak. Dlatego, że ona jest przedstawicielką TQM, mówiąc krótko, i to tyle poświęciła i zastanawiała się, co tam jest. Ale to taka osobista wycieczka, dlaczego ja to pytam. Pytam o TQM w odniesieniu do administracji publicznej, w której to... totalne zarządzanie jakością jest obecne i tam się to argumentuje w ten sposób, że dążenie do doskonałości produktu ma zapewniać bezpieczeństwo obywatelom. Nie? Czyli... jest to świetna i ożywcza perspektywa, której nie miałem. Nie, ale... Ale naprawdę jest to bardzo ciekawa perspektywa. Nie, to znaczy wiesz, to ona w ten sposób, jak ona argumentuje, bo ja zaraz jak ta książka się pojawiła w takim elektronicznej wersji, no, co takiego? Tak, chodzi o żywność, bo ona się zajmuje administracją publiczną, ale tym sektorem, który nadzoruje bezpieczeństwo żywności. I teraz w tym sektorze... Już wiem, o co chodzi. No, teraz wiesz, w tym sektorze system nadtotalnego zarządzania jakości jest obecny, ale on ma służyć ludziom, mówiąc wprost, prawda? Czyli nie dochodzi tu do reifikacji obywatela, człowieka i tak dalej, no bo jakby to po pierwsze nie są zyskotwórcze organizacje. Ale z drugiej strony jest też tak, że taką odmianą, która właściwie wyrosła, można by powiedzieć taką córką koncepcją TQM jest CAF, prawda? Czyli to jest Common Assessment Framework, czyli taka ogólna rama oceniania, czy nie wiadomo jak to ocenia, jak to. W każdym razie jest to takie narzędzie praktyczne, które wyrosło z filozofii TQM, a teraz jest przekładane jakby do różnych sektorów, między innymi do edukacji. I wtedy rzeczywiście jest tak, że ono się zmienia, to znaczy ono wtedy zaczyna reifikować ludzi. Nie? Czy to jest tak, czy to rzeczywiście jest tak, że w samym TQM jest zawarty ta filozofia totalitaryzmu, jak to nazywasz, czy może jest tak, że w zależności od tego, do jakiej organizacji to odniesiemy, albo do jakiego sektora, to jest różnie. Tutaj odpowiem ci tak. To nie jest wina TQM, to jest wina Frankfurtczyków i totalnej krytyki. Teraz problem polega na tym, że w tym wypadku pod każdą postacią, wcześniej było tak, teraz jest TQM, wcześniej były takie pojęcia jak kultura pracy. I nie chodzi o to, żeby pracownik był niechlujny w swojej pracy i żeby, nie wiem, pluł do cukru albo cokolwiek. Tylko chodzi o to, że jeżeli on będzie szkolony tak, żeby miał wysoką kulturę pracy i żeby i dbałość o jakość produktów, w tym wszystkim
wzmaga kapitał, a w związku z tym jest jednym z elementów łańcucha ekwiwalencji, który wiąże się bardzo mocno z alienacją pracy obiektywną. Wtedy, kiedy organizacja jest producentem. Nie, no wtedy, kiedy tak, mamy osobę, która jest w jakiejś organizacji. Ta organizacja kieruje się jakimiś zasadami i próbuje podnieść jakość swoich produktów, a między innymi chce w jakiś sposób zmienić pracownika, żeby ten pracownik dbał o jakość tego produktu. Mhm. Tak? I teraz tam, gdzie powstaje, jeżeli to się wiąże z powstawaniem kapitału, wiąże się także z powstawaniem zjawiska alienacji obiektywnej. To jest problem. Czyli nie chodzi mi o to, nie wiem, dyscyplina pracy. Tam jeden z elementów dyscypliny pracy polega na tym, że pracownik powinien być koleżeński. Nie chodzi o to, że marksistowski pracownik w kapitalistycznym zakładzie pracy będzie niekoleżeński. Ale chodzi o to, że ta koleżeńskość jest wykorzystana. Tak samo generalnie jakaś, ja nie jestem esencjalistą, a może powoli się staję nim, jakaś trwała dążność człowieka do pracy jest też wykorzystana, tak? Przez system gospodarczy, prosto, tak? Jakaś trwała dążność do tego, żeby unikać nudy, jest wykorzystana przez kapitalistów, tak? Może, nie wiem, także to nie jest ten problem, nie dotyczy TQM, tylko problem dotyczy teorii, w perspektywie której interpretacja TQM się zjawia, czyli chodzi o teorię krytyczną. Tak? Pracodawca daje ci szczepionkę na grypę, nie dlatego, że jest dobrym wujkiem, tylko dlatego, żebyś nie chorował. Mhm. O to chodzi. Tak? I w tej perspektywie, to jest taka perspektywa totalna, perspektywa obezwładniająca, bo właściwie nigdy nie jest tak, żeby wszystko było ok, z jakimkolwiek rozwiązaniem. Tak jak wspomniałem o tej Bolsa Familia, że rodziny uczestniczące w tym programie muszą szczepić swoje dzieci. No dobra, no ale możemy to potraktować jako formę neokolonializmu, no, tak? Albo zarządzania, urządzenia tak po Foucaultowsku, które będzie epidemię powstrzymywało. Więc nikt nie chce dobrze zrobić tym ludziom, tylko chce, żeby nie kokluszem nie zarażali innych dzieci. No, na tej zasadzie, nie? Nie, bo właśnie mówisz, bo znaczy, rozumiem to i zgadzam się, natomiast chodzi o to, że jak słuchamy tych wywiadów właśnie... W socjalistycznej gospodarce my też będziemy mieli TQM. Żartuję. Nie, ale jak słuchamy tych wywiadów i jak ci ludzie argumentują na wysokich szczeblach, jak argumentują wdrażanie TQM do swoich organizacji, to jest język pełnej takiej misyjności, zaangażowania i właśnie troski o drugiego człowieka, tak? Wow. Dobrze było powiedzieć. To znaczy, że wiesz, że to jest coś takiego zupełnie innego, prawda? Ale czy to nie jest tak, że jest to jakiś tam właśnie akt strzelisty Wiesz, no niesiemy światło na. Niesiemy światło po strzechę i tak dalej i podnosimy kraj na wyższy poziom kultury organizacji i tak dalej, i tak dalej. Specjalnie był taki frazami, które mogłyby się związać z gierkowską nową mową, bo czy to nie jest przynajmniej coś takiego? Wiesz? No ci, którzy uprzemysławiali Polskę, też myśleli, że to jest takie ważne. No, chyba ta makroorganizacja ma coś do rzeczy, no bo jakieś tam sanepidy wojewódzkie, to my robimy to od dawna, prawda? I nie miało to takiej wymowy politycznej. No. Czy ja mogę zacząć jednym wątkiem, czy są jakieś może inne pytania, bo właściwie to ja nie wiem, czy pytanie mam, ale bardzo mnie zainteresował taki wątek, który dotyczył funkcjonalności szkoły, która właściwie zawsze jest funkcjonalna wobec rynku pracy, czy wobec gospodarki. Wobec społeczeństwa. Czy wobec społeczeństwa, chociaż właściwie ty mówiłeś o tym, że one są funkcjonalne wobec rynku pracy. Tak, tak, tak. To jest... Ale w inny sposób niż chcemy, żeby były funkcjonalne. Bardzo mnie to zainteresowało. Mówię, że ta funkcjonalność ich polega na tym, że się szkoła socjalizuje, czyli daje te kompetencje miękkie, a kompetencje twarde mają jakby, to jest mniej istotne, jakby to jest coś takiego, co... Właściwie to jest pytanie, czy one mają tylko charakter dyscyplinujący, czy jakiś inny, bo ja zacząłem zadawać pytanie, czy w ogóle w takim wypadku szkoła kształci, to znaczy, czy tylko socjalizuje i to jest ważne, to znaczy, że szkoła po prostu uczy ludzi, żeby byli posłuszni, żeby samodzielnie nie myśleli, żeby nie samodzielnie poszukiwali rozwiązań, ale wpisywali się w schematy. Żeby samodzielnie myśleli tak, jak wszyscy chcą, żeby myśleli. I żeby posługiwali się pewnym językiem i tak dalej, i tak dalej. Czyli szkoła socjalizuje, ale powstaje pytanie, czy szkoła kształci. I w związku z tym
zadamy sobie pytanie o relacje pomiędzy, to jest to prowokacyjne, perwersyjne, ale przepraszam, jest późno, więc pozwolę sobie, między materializmem dialektycznym i materializmem dydaktycznym. Czyli zainteresowało mnie to, na ile, znaczy to jest frejrowskie pytanie, nie? Na ile po prostu nauka pisania, czytania i liczenia jest emancypacyjna. I na ile to są takie efekty pracy szkoły, które wykraczają poza tą funkcjonalność, którą ty opisujesz na poziomie socjalizacji i która by się ładnie wpasowywała w tą hipotezę długiego trwania kodu folwarycznego. Doskonale wręcz. Ale wtedy rzeczywiście może się okazać, że fakt, że uczymy w szkole czytać, może być emancypujący, potencjalnie przynajmniej, w radykalnie przeciwstawnym kierunku niż ta funkcjonalność, o której nikt nie mówi, ale która jest. I tu mi przychodzi do głowy właśnie w tym kontekście taka koncepcja, której ostatnio jestem zakochany, więc moi koledzy i koleżanki z zakładu będą znudzeni, po szósty raz to powtórzę, ale trudno. Mianowicie koncepcja myślenia o szkole wywodząca się od greckiego schole, czyli koncepcja Jana Maskelyna i Martina Zymosa, którzy definiują szkołę jako czas wolny. Ale jak dobrze wiesz, czas niewolny od pracy, ale też oczywiście, ale nie w sensie czasu na wypoczynek, ale czasu wolnego od codziennych zmartwień i czasu, w którym zawieszają się nasze interesy, nasze tożsamości, także klasowe, różnego rodzaju społeczne systemy odniesienia i w którym, krótko mówiąc, jesteśmy nikim. I zaczynamy się skupiać na sprawie, która nas wciąga i którą badamy wszyscy razem. No, jest to sprawa publiczna. Pod warunkiem, że nas wciąga. Pod warunkiem oczywiście, że nas wciąga, ale to jest oczywiście tak, że co jest ważne dla Maskelyna i Zymosa, szkoła nie jest instytucją, tylko jest wydarzeniem. To znaczy, że może się zdarzyć w szkole, a może się zdarzyć poza nią, a może się w szkole w ogóle nie zdarzyć. Więc to jest sytuacja, która się wydarza wtedy, kiedy ludzie naprawdę zawieszają swoje statusy, zapominają o Bożym świecie i wciągają się w jakąś sprawę. I to by strasznie świetnie, moim zdaniem, pasowało do tego, co mówią uczniowie. Bo oni mówiąc, o, być może, bo to żona, to ważne. Bo oni mówią, że, jak to zacytowałeś, że oni w szkole pracują. I dobra szkoła to jest taka, w której się pracuje, a zła szkoła to jest taka, która każdy robi co chce. A później będą mieli wolne, bo w gruncie rzeczy pójdą do dobrej pracy i będą pracować w bomboszach prowadząc bloga po prostu modowego czy jakiegoś innego, bo takie to są fantazmaty, nie? I to jakby mi się wydaje, że ja nie wiem jak, ale to jakoś świetnie koresponduje z tym myśleniem o czasie wolnym i myśleniem o takich twardych rzeczach, które uczymy się w szkole, czyli o kompetencjach twardych, czyli po prostu o pisaniu, o czytaniu, wiecie, o czymś, co potrafię dzięki szkole, co może mieć charakter emancypacyjny i może powodować, że wyjdę poza ten nurt, którego się wszyscy ode mnie spodziewają. Jakoś taki jakiś wywodzik mi się zbudował, właśnie nie wiem, czy to jest pytanie, ale chciałem się podzielić. Nie jest pytanie, ale ci odpowiem. Najpierw Freirem pojadę, to znaczy Freiryści teraz mają pewien problem z alfabetyzacją, bo wcześniej zakładali, że sama alfabetyzacja doprowadzi do emancypacji. No. Czyli tak każda z pedagogów ma swój ukryty program i tutaj było tak, nauczę czytać, pisać, liczyć, to będziemy mieli podmiot polityczny, pojedynczy oczywiście i zbiorowy i tak dalej, uciśnienie staną się w